tak, kochani, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z kolejnym takim aktorskim filmikiem. Kolejnym z serii typy. Były już typy nauczycieli, były już typy uczniów. No to teraz przyszła pora na typy mam. Wiecie, że bywają różne mamy, różne potrzeby, różne zdarzenia, różne rzeczy. Po prostu wszystkiego dowiecie się w filmie, więc miłego oglądania. Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. Dziecko drogie, co ty robisz ze swoim życiem? Chcesz być gruba? Pamiętaj, grubi żyją krócej. Zamiast trenować tak jak ja, to ty siedzisz i jesz żelki, dziecko! Mamo, nie krzycz. To tylko tak, wiesz, okazyjnie. To załatwimy to inaczej. Zamiast zabierać się za takie żelki, powinnaś zabrać się za coś takiego. Oto jest źródło witamin. Marchewka, pomidor, jabłko, wocki, dynia, banan, kapusta, nawet czosneczek. To jest naturalne źródło witamin, czyli to są takie dzieci jak ty powinny jeść najczęściej. Ja ci to gwarantuję. Ja codziennie jem takie owoce i warzywa i zobacz, jak trzymam formę. Na pewno ci się to przyda. A ty, zamiast zabierać się za coś takiego, to jesz jakiś cukier, węglowodany, kalorie. Ach, jak ja tego nie lubię. Nie słyszałaś o czymś takim jak biała śmierć? No to, żebyś poniosła konsekwencje i nigdy już tylu kalorii do buzi nie brała. No to będzie za każdą żelkę 5 skoków na skakance. To proste. Zobacz, raz, dwa, trzy. No widzisz, ja już zrobiłam za 3 żelki, a ty masz łap. To bardzo proste. I zamiast siedzieć przy tym telefonie, to powinnaś też się zająć jakimś sportem. Patrz, ile mamy sportów. Skoki, przysiady, bieganie, 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 bieganie jest najlepsze. Może rozciąganie, boksowanie. Tyle masz do wyboru. Może skoki narciarskie. To też się da jakoś załatwić. Proszę bardzo. Tyle do wyboru. Ta mama tej Emilki to serio jest taka fajna. To nie jest wcale jakieś super zdjęcie. Ta moja Kasia to ostatnio też coś tam o niej mówiła. Dała tam jakieś papierosy tej Emilce. Co to w ogóle jest za zdjęcie? Co ona ma na sobie jakąś koszulkę? Louis? Lewis? Lewis? Co zrobić, żebym ja też była taka lubiana wśród koleżanek mojej Kasi? Może ja też sobie kupię taką bluzkę? Jakie to drogie? Kupować czy nie? Kupuję. Cześć, córeczko. Wiesz co, ja widziałam tego twojego, takiego Daniela z szóstyce, Jezu. Ale mega, jest po prostu mega XD. Podoba ci się, prawda? Wiedziałam, ale sztos, Boże, ale sztos. Może go zaprosisz, ale będzie mega XD, zio. Zaprosisz go do siebie, czy nie? Halelol, Jezu. Mamo, serio? Wszystko z tobą dobrze? Mamo, przynieś mi jabłko. Moje dziecko mnie wzywa. Córeczko, jesteś głodna. Ja ci przyniosłam bardzo dużo rzeczy. Możesz wybierać, ale najlepiej jakbyś zjadła wszystko. Tutaj mamy jogurcik proteinowy. Zero tłuszczu. Ale za to z jakimś białkiem. To jest bardzo ci potrzebne do twojego zdrowia, żebyś dobrze rosła. Warzywna kanapeczka. Rolatka. Bananki. Mandarynki i 2 jajeczka na miękko, proszę, wszystko jest dla ciebie. No, zjedz wszystko. Potrzebowałaś tego jedzenia, byłaś głodna.
Mamo, ja tylko chciałam jabłko. Wiesz, nie, to może być bakterii i wirusów. Ja zresztą zaraz to zbadam. Jezus Maria. Jakie to jest brudne. Czy ja tam widzę robaka? Czy ja tam widzę robaka? Chyba jakaś glizda. Dziecko, jak ty mogłaś tego jabłka nie umyć? Tyle chorób tutaj może być w jednym takim zwykłym jabłku. Jak to jabłko się nie domyje. Zobacz. Tu był jakiś robak i ty byś to przed chwilą zjadła, ale ja od dzisiaj będę przytale przygotowana. Hapsik! Biegłaś! Trzeba cię zmierzyć temperaturę. Mamo! Bierz to ode mnie, mamo! 36,7, coś jest nie tak. Mareczko, proszę bardzo, ja o ciebie zadbałam. To jest na gardełko, to jest witaminka C, to jest na karczarek, to jest na odporność, to jest witamina D i K, to jest też na odporność, a to na gorączkę, przeziębienie, kaszel, stan zapalny gardła i na ból ucha. Mamo! Mamo! Psik! Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Możecie zostawić oczywiście łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i komentarz. W komentarzu napiszcie, jakie typy mam jeszcze Wy spotkaliście, którego w tym odcinku nie było, bo może jeszcze pojawi się druga seria takiego odcinka. Jeżeli Wam się podoba i zostawicie dużo łapek w górę, to oczywiście nagram drugą serię takiego odcinka. I możecie także napisać, jakim typem albo z jakim typem powiązana jest Wasza mama. Ja w sumie nie wiem. Mojej mamy chyba typu aż tak bardzo tutaj nie było, ale na pewno ma coś z tej ostatniej, z tej lekomanki. No po prostu moja mama bardzo dużo lubi mi dawać lekarstw, żebym po prostu wyzdrowiała. Jeszcze wczoraj byłam przeziębiona, ale dzisiaj już jestem pełna sił, więc jeżeli ktoś jest bardzo chory, a chce wyzdrowieć w krótkim czasie, no to oczywiście można zapisywać się do mojej mamy. Ona Wam da bardzo dobre rady i na pewno zadba o Wasze zdrowie. I możecie też napisać, który typ mamy najbardziej Wam się podobał i czy lubicie takie odcinki. Dobra, Wy już po prostu spędzicie pół godziny na jednym komentarzu, więc ja już tak za bardzo Was tutaj nie przymuszam. Wpadajcie również na wszystkie moje social media, na TikToku ostatnio nagrywałam dużo. Na Insta też jestem bardzo aktywna, ostatnio 3 dni pod rząd wrzucam, bo zrobiłam taki mały konkursik, że na Insta Story zawsze mówię, o której godzinie opublikuję filmik i ta osoba, która pierwsza polubi mi zdjęcie, dostaje follow ode mnie, więc naprawdę bardzo fajnie, możecie wpadać. Wszystkie nazwy oczywiście są w opisie. I dobra, ja już Was nie zagaduję, już Was nie zatrzymuję. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Buziaczki do kolejnego odcinka, kochani. Pa, pa! Trupa jest zepsuta. Wszystko tylko niezdrowe odżywianie. Nawet skoki narciarskie. Jak robiłem to wsianki. Mamo, ten kucyk mi nie wychodzi, co to jest? Nie, sir się rozlał, Boże, ale pech. To jest w ogóle taki syf. Lampa mi nie działa? Mamo, lampa mi nie działa. Jezus Maria, jak się bałam. Stop! Hoła. Hoła, mój kłamał, mamo.
mamo złamała nogę. Byłem w takich skarpetach łażę.